Dziewczyny, wciągnęłyście nas w challenge. Ja pierwsza otwieram swój sejf. Awesome! Jak fajnie, mam mleczny koktajl Snickers. Ale jak ja mam go wypić? Żartujesz sobie, trzeba tylko otworzyć nakrętkę. Dlaczego na to nie wpadłam? A ja mogę spróbować? Oczywiście, że nie. To mój koktajl, więc ja go będę piła. Poza tym jest bardzo smaczny. O tak. A coś tak pysznego powinnam jeść tylko ja. Zaraz ci pokażę coś pysznego. Skoro koktajl jest tak dobry, napij się go porządnie, chciwusko. Co ty zrobiłaś? Skończył się. Co oznacza, że nie mam teraz nic do picia? To nie fair. Teraz moja kolejna otwarcie sejfu. Ryba? Dlaczego ktoś dostaje koktajl, a ja rybę? Jest taka obrzydliwa i śmierdząca. Trzymaj ją z dala od nas. Pospiesz się i zjadaj to, zanim cały pokój będzie śmierdział. Jeśli zwymiotuję, to będzie wasza wina. Ojej, to obrzydliwe. Nie, nie dam rady zjeść całej ryby. Ale musisz. No dobra. Wow. Chyba zwymiotuję od samego patrzenia. Co za ohyda? Dlaczego kazałyście mi to jeść? Zabierzcie ode mnie to paskustwo. A ty z czego się śmiejesz? Lepiej się pospiesz i otwórz swój sejf. Zgadzam się, najwyższy czas. To wszystko? Jeden cukierek Skittles? W takim razie musi być naprawdę dobry. To zwykły cukierek. Dziwne. Ojej! Co się z tobą dzieje? Dziewczyny, chyba mam skittlesową wysypkę. Od dziecka marzyłam, żeby jej dostać. Ale ekstra! Teraz mam na sobie nieskończone ilości słodyczy. Ja też mogę się poczęstować? Oczywiście. Pyszne. Kate, może chcesz? Nie, to wygląda obrzydliwie. Super, to naprawdę jedyna fajna choroba. Kate, no może jednak spróbujesz? Uuu, to jest ohydne. Chcę otworzyć sejf jako pierwsza w tej rundzie. Co za niespodzianka. Nigdy wcześniej nie miałam tylu popitów. W dodatku takich niezwykłych. To żelki. Widziałyście kiedyś coś podobnego? Nie bardzo. Chociaż dobrze smakują? Oczywiście, są po prostu niewiarygodnie pyszne. Chcę jak najszybciej zjeść każdy popyt. O tak. Są bardzo apetyczne. Myślę, że Kate nie miałaby nic przeciwko, gdybyśmy ugryzły chociaż kawałeczek. Myślę, że masz rację. Nie ma mowy, nawet nie myślcie o dotykaniu moich smakołyków. To wszystko jest moje. Dobra, sprawdzę, co mnie czeka. O nie, wolałam tego nie wiedzieć. Najbardziej na świecie boję się właśnie robaków. Dlaczego jestem tak karana? Ty jesteś karana? Zdejmij ze mnie te robale, błagam cię. Wiem, mam pewien pomysł. Mały odkurzacz uratuje Kate. Dzięki. Ojej, został jeszcze jeden robak. Gdzie? Który? Tuż nad ustami. Oj, przegapiłam go, ale to nie szkodzi. Kate, puść odkurzacz. Przestań go całować. Robota skończona. Brawo ja. Ojej. Kate, powinnaś zobaczyć swoje usta. Wyglądasz jak kaczka. Nabijanie się z problemów innych nie jest śmieszne. Za karę będziesz musiała dojść, robaki. Co ty zrobiłaś? To straszne, ohyda. Zabierzcie to ode mnie. O! Lepiej zobacz, co czeka na ciebie w sejfie. Już sprawdzam. Tu jest jakaś mikstura. Mam nadzieję, że dzięki niej będę najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Jakieś dziwne uczucie. Ojej, co się ze mną dzieje? Pomóżcie mi! Ciągnijcie mnie na górę! Jaka ja jestem mała! Podnieście mnie!
jaki słodziak z ciebie. Mam ochotę cię pogłaskać. Ojej! Jestem teraz najmniejszą dziewczynką na ziemi. To nawet fajne. Na przykład teraz popyt Kate jest dla mnie zwykłą trampoliną. Jaka ty jesteś słodka. Naprawdę chcę cię pogłaskać. Auć, to boli. Zobacz, co zrobiłaś z moim palcem. Musisz za to zapłacić. Kate, ty też chcesz zobaczyć, jak mała dziewczynka walczy z robakiem, prawda? Uważam, że to będzie bardzo zabawne. Dalej, Julie! Wierzymy w ciebie! Mam nadzieję, że jej się uda. A masz! Tak, dowal mu! Niezwyciężona Julie znów wygrała! Julie, gratuluję! Dałaś czadu! Dziewczyny, wszystko dzięki waszemu wsparciu. Co tym razem na mnie czeka? O nie, na pewno nie będę jadła surowego mięsa. Dziewczyny, sorry, ale to już za wiele. Oto talerz dla ciebie i smacznego. Ale jesteście okrutne. To nie jest mięso, to jakaś guma. Nie można się w to nawet wgryźć. Mam już dosyć. Nóż i widelec powinny ci pomóc. Więc jedz! Oj! Chyba troszkę przesadziłam. Teraz mogę zjeść nawet talerz. Dobra. Fuu, to mięso powinno być usmażone. To chore, żeby jeść je na surowo. Po jednym kęsie robi mi się niedobrze. Nie mogę już dłużej wytrzymać. Julie, lepiej otwórz swój sejf. Sprawdźmy. To ciekawe, co to jest? Magiczna różdżka? Super! Ciekawe, jakie zaklęcia potrafi wykonać. I skąd mam wiedzieć, o co z nią chodzi? Po prostu nią pomachaj. To boli! Chyba się nauczyłam. Prawie mnie spaliłaś. Zobacz, co zrobiłaś. Nie wstydź ci? To różdżka, nie ja. Ojej. Jest nieprzewidywalna. Połóżmy ją lepiej na stole, zanim wszyscy ucierpią. Kate, czas, żebyś ty otworzyła sejf. Dobra, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku. A w środku jest coś pysznego. Lody, daj nam spróbować. Ręce precz, mam tylko jeden kubełek, nie mam za dużo lodów, więc są moje. Taka łyżka nie nadaje się do jedzenia. Potrzebuję czegoś większego. No to jedziemy. Nie ma nic fajniejszego niż lody. Daj nam chociaż polizać. Nie, zapomnijcie o tym. Chciwuska. Kate, co ci się stało? Jesteś trochę sztywna. Wiem, jak ją uratować przed całkowitym zamarznięciem. Różdżka mi pomoże. Thank you. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Bez was zamieniłabym się w bryłę lodu. A teraz tylko płonę. Stop, ja płonę. Świetna okazja do usmażenia mojego mięsa. Zamiast surowego badziewia zjem pyszne steki. Samą porę, bo zdążyłam zgłodnieć. Kate, twoja płonąca głowa mnie uratowała. Pyszne. Zrobiłam naprawdę smaczne danie. Dzięki, Kate. Czas sprawdzić, co tym razem czeka na mnie w sejfie. Wow, wszyscy kochają Nutellę. Nie jestem wyjątkiem. Zobacz, co zrobiłaś. Nie ma problemu, zaraz to sprzątnę. Auć, boli. Przestań we mnie rzucać śmieciami. Nie zrobię tego więcej. Jedyne, co będę od teraz robić, to jeść pyszną Nutellę. Julie, a ty nie masz nawet co marzyć o czekoladowym kremie. Mimo wszystko zdążyłam go spróbować. Mocy wszyscy są chciwi. Ale ja też złapałam kropelkę. Pyszności. Ojej, dziewczyny, mam problem. Moja ręka utknęła w słoiku. Pomóżcie mi ją wydostać.
Niczego się nie robi dla przyjaciółki. Nawet bardzo chciwej. No dalej, ściągaj to. Jeszcze trochę. No w końcu. O, w słoiku zostało nawet trochę kremu dla nas. Bardzo dziękuję za pomoc. Już zaczynałam myśleć, że będę musiała chodzić z tym słoikiem. O, tu jeszcze trochę zostało. Kate, co tak siedzisz? Otwieraj safe. On nie pachnie zbyt dobrze. O nie. W środku czeka na mnie kawałek paskudnego i bardzo śmierdzącego sera. Dziewczyny, to mnie przerasta. Myślę, że Julie i ja możemy ci pomóc. Oczywiście pomożemy ci włożyć ser do buzi. Oj, nie czuję się najlepiej, dziewczyny. To było obrzydliwe. Prawie zwymiotowałam. Julie, a co jest w twoim sejfie? Też jestem ciekawa. Ojej, to portal! Jesteśmy wolne! Czuję, że zaraz zjemy coś dobrego. Wow, spójrzcie na te ogromne wiaderka ze Skittlesami. Możemy już spróbować? Najpierw przyjrzymy się tabliczkom. Kurczę, będę najwolniejsza. A ja będę najszybsza. U mnie średnia prędkość. Podoba mi się. Nie traćmy czasu. Zaczynam. No to za szybko nawet jak dla mnie. Mam pomysł. Wiem, jak bez problemu zjeść wszystkie słodycze w kilka sekund. Rozłożę je według kolorów. Świetnie, wygląda fajnie. Wpadłaś na super pomysł. Dzięki. Miałam rację. Jedzenie przez słomkę jest o wiele wygodniejsze. Wow, mój język jest cały żółty. Nie szkodzi. Za chwilę i tak zmieni kolor na inny. Pokaż. Ale ekstra. Teraz twój język jest zielony. To nie na długo. Myślę, że na końcu będzie fioletowy. Sprawdźmy to. Wow, jest wielokolorowy. Tego się nie spodziewałam. Jeśli skończyłaś, to czas na mnie. Kurczę, mogłam nie podrzucać cukierka. Daj ci pomogę. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać do niej Skittlesy. Jennifer, widzę, że też masz problem z celnością. Wszystkie cukierki przelatują obok mnie. Daj spokój, przecież jest fajnie. Pobawiłabym się z wami, ale muszę jeść. Ojej, cukierki skończyły się tak szybko, nie zauważyłam. Kurczę, przez ciebie nie zdążyłam nic spróbować. Ja mam tę ucztę dopiero przed sobą. Do ust włożyłam pierwszego cukierka. Mia, błagam cię, pospiesz się, bo się tu zestarzejemy. Ale mam jeden sposób, aby tego uniknąć. Rozumiem, chcesz, żebyśmy pomogły mi? To świetny pomysł. Jesteśmy prawdziwym zespołem. Tak naprawdę nie prosiłam was o pomoc. To moje słodycze. Kate, pospiesz się. Mia chce nam przeciąć słomki. Gotowe. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Sama je zjem. Nie wierzę. Już za późno. Nie zdążyłam. Ale możemy przejść do kolejnej rundy. Ciekawe, co nas czeka tym razem. Nutella! Jaka miła niespodzianka. Szybko zabierajcie karty. Kurczę, nie mam się co spieszyć. Ciekawe, co ja mam. Fajnie, będę najszybsza. A ja dostałam średnie tempo. Ofiary, miałam dziś największe szczęście. Biedna Kate, nie będzie miała łatwo. Nic nie szkodzi, da radę. Ja już zaczęłam, ale przeszkadza mi ten papierek. Muszę się go pozbyć. Mam nadzieję, że moje ostre paznokcie pomogą. Wspaniale. W końcu mogę zjeść krem czekoladowy. Jakie to słodkie. Patrzę na ciebie i zaczynam być głodna. Nie można pozostać obojętnym wobec Nutelli. Czas podkręcić tempo. Wezmę więcej kremu. To już nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że mi smakuje. Nigdy nie zjadłam tyle Nutelli naraz. To prawdziwy raj. Ale już masz krem na całych rękach. Nie zaszkodzi ci się umyć. Trochę później. Mam teraz lepsze rzeczy do zrobienia. To wygląda odrażająco. Nie mogę na to patrzeć.
No to nie patrz! Przestań mi przeszkadzać, Jennifer! Nie widzisz, że jestem zajęta? Ja też jestem zajęta. Muszę otworzyć mój krem czekoladowy. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Wow, jak dużo Nutelli mam na rękach! Muszę ją szybko zlizać. Kurczę, słoik jest pusty, szkoda. Dokończę to, co zostało. To już nie potrwa długo. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie po wszystkim. Ciesz się, Jennifer, twój czas wreszcie nadszedł. Tak długo na to czekałam. Chcę jak najszybciej zjeść trochę czekolady. Oczywiście cieszę się razem z tobą, ale lepiej by było, gdybyś oddała mi Nutellę. Nie mam mowy! Już zjadłaś swoją porcję. Teraz moja kolej. Super, leje się prosto do moich ust. Nie potrzebuję nawet łyżki. Może zmienisz zdanie i podzielisz się z Jennifer? Nie chcesz? Więc muszę skorzystać z mojego planu awaryjnego. Zjem krem, gdy nie będziesz patrzeć. What? Nie rozumiem, dlaczego Nutella nie płynie? Przecież dopiero co tak było. Co za ofiara, nic nie ogarnęła. To jest moja szansa na powtórzenie mojej sztuczki. Świetnie. I znowu to samo, ani kropli. Co się dzieje? Muszę się odpowiednio skoncentrować. Pyszności. Już wszystko rozumiem, to sprawka mi. Dam jej nauczkę. Spróbuję jeszcze raz. Ja też. Aj, to boli. Już dawno temu cię rozgryzłam, Mia. Dostałaś to, na co zasłużyłaś. Skończyłam. Czyli zostałam tylko ja. Ale ja się przecież nigdzie nie spieszę. Najpierw otwieram powolutku słoik. Moja cierpliwość zaraz się skończy. Nie mogę czekać tak długo. Dziękuję za pomoc, Mia. Nie denerwuj się tak bardzo. Wyluzuj. Mam nadzieję, że sama sobie poradzę. Obawiam się, że nie. Pozwól mi pomóc jeszcze raz. To wszystko gotowe. Proszę, Kate, jedz już. Jaka ty jesteś miła. Prawdziwa przyjaciółka z ciebie. Dziękuję, że mogę skosztować w końcu mojego czekoladowego kremu. Może też powinnam to za nią zrobić. Zdecydowanie sama sobie z tym poradzę. Nutella jest już tak blisko. Jennifer, obudź się, nie mogę już tak dłużej siedzieć. O, już czuję zapach czekolady. Jak leci, Kate? W końcu spróbowałaś Nutelli? Jennifer, wracamy. To było pyszne, dziękuję, że poczekałyście. No i gdzie jest nasze jedzenie? O, widzę lody! Jakie duże wiaderka, super! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę kartki. Kurczę, będę jadła jak żółw. A ja będę szybka jak rakieta. Średnia prędkość, no nieźle. W końcu zjemy coś orzeźwiającego. Jennifer, może uwolnisz łyżkę, ja też jej potrzebuję. Tak, jasne, daj mi troszkę czasu. Co robisz, Mia? Przepraszam, ale nie mam czasu na czekanie. Chcę zjeść moje lody, zanim się roztopią. Nie mogę ich wyjąć. O, udało się. To wygląda jak gigantyczny lód na patyku. Super. Co z tobą, Mia? Nic mi nie jest, tylko zrobiło mi się troszkę chłodno. Ale sytuacja pod kontrolą. Jakoś nie jestem tego taka pewna. O nie! Mia całkiem zamarzła. Co ty wymyśliłaś, Jennifer? Naprawdę chcesz użyć palnika? To zbyt niebezpieczne. Lepiej weźmy suszarkę do włosów. Come on! O, mogę się znowu ruszać. Nie zatrzymuj się, Kate. Bardzo dziękuję. Czyli mój palnik gazowy nie jest już potrzebny. Zgadza się, schowajmy go. Skoro wszystko dobrze się skończyło, to czy mogę spróbować moich lodów? Mam już nawet specjalny plan. Chcę zrobić sobie rożek. Będzie naprawdę ładny, zobaczycie. Świetnie. Sama nie spodziewałam się, że wyjdzie tak fajnie. Wow, jaką ogromną porcję zrobiłaś. Niesamowite. Ej, dlaczego mnie uderzyłaś? Pewnie dlatego, że chciałaś zjeść moje lody. Zgadza się, z chęcią bym ich spróbowała. Sorry, Mia, ale rożek jest mój. Zrobiłam go, więc ja go zjem.
to jest takie pyszne. Jestem zachwycona. Smakuje rewelacyjnie z każdej strony. Nie mam wątpliwości, że tak jest. O nie, tylko nie to. Mój rożek zaraz spadnie. Przykro mi. Nie smuć się, Kate. Takie rzeczy się zdarzają. Czyli zostałam tylko ja. O nie, moje lody się całkowicie roztopiły. Jak to? Bingo! Ale plusem jest to, że teraz mogę je wypić. Ostrożniej, Jennifer, błagamy. Nie martwcie się, postaram się nikogo nie ochlapać. Jesteś już cała mokra. To nieważne, ale było pyszne. A oto i ukochana szkoła. No jesteśmy. Co to za masakra? Karaluchy? Wszystko zepsute. Co my tu będziemy robić? Nie chcę tu mieszkać. Ojej, patrz na tego wielkiego karalucha pełzającego po moim łóżku. Chyba wiem, co robić. Wyrzucimy wszystko, co stare i zamówimy nowe meble. Będę miała o taki pokój. Patrz, odjazdowy, co? Jaki ohydny kolor, zaraz oślepnę. Trzymaj się z tym z daleka. Ja zrobię sobie taki pokój. Mroczny i wyblakły, zamknij to. Stylowy. Mam zamiar kupić dużo fajnych rzeczy. O! Ktoś już dzwoni do drzwi, otwieram. Proszę wejść. Ojej, to moje półki. Dzień dobry, proszę tędy. Jestem taka szczęśliwa. Jaki piękny biały regał. Ile rzeczy można tu zmieścić. Łóżko dla mademoiselle gotowa. Zabawki też na swoich miejscach. Ostatni akcent. Zostało tylko postawić rybkę. Poduszki na miejscu. Gotowe. Ojej, dziękuję bardzo. Jesteście prawdziwymi fachowcami. Teraz to naprawdę piękny pokój. Jestem taka szczęśliwa. Przestań. Witaj w świecie kolorów i dobroci. Uzbroję się w taśmę klejącą. Trzeba działać. Co ona wyprawia? Trzeba oznaczyć terytorium. Gotowe. Co to ma być? Nie wchodź na mój teren. Rączko, przynieś mi pudełko. Pospiesz się, mamy dużo pracy. No wreszcie. Pokrywka niepotrzebna. Co my tu mamy? O, czarne deski. Co ona tak hałasuje? Ty na razie rzucę tutaj, a tej potrzebuję. Rączko, nura do skrzynki po wiertarkę. Daj mi to. Będę zaraz wiercić. Śrubka i jeszcze jedna. To wszystko. Jestem prawdziwym fachowcem. Rączko, podaj mi zszywacz. Dzięki. Zamierzam zrobić baldachim nad łóżkiem. To zajmie tylko kilka minut. Teraz dekoracje. Wezmę troszkę kartonu i przykleję go do ściany. Będę miała tu oświetlenie. Rączko. No dalej. Co jest? Utknęłaś? No wiesz co? Zawsze są z tobą jakieś problemy. Dobra, sama sobie poradzę. Wezmę ten puch. I przykleję go do kartonu na ścianie. Tak jak chciałam. Wyszła mi mięciutka ściana. Ale czegoś mi tu brakuje. Rączka. Ty to masz głowę. Okay. Racja, potrzebuję sprayu z czarną farbą. O tak, wspaniale. Szare chmury poprawią mi nastrój. Powieszę jeszcze tylko zasłony. I mój wspaniały, ponury, koszmarny pokój gotowy. Ale przerażający widok. Dodam troszkę dekoracji. Ładnych, czarnych rzeczy. I oczywiście globus. A tutaj powieszę moją huśtawkę. Jestem z siebie dumna. Tam, taram, tam, 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 tam. Co to są okropne odgłosy? Nie słyszę mojej muzyki.
Spojrzę, co się dzieje. No dobra, wezmę głośnik i mikrofon. Tak, piękny różowy mikrofon. Zaśpiewam moją ulubioną piosenkę. Ustawię tylko tutaj i działa. La 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 la. Co tam się dzieje? Wiem, jak zlikwidować tę niedogodność. Uwielbiam głośną, wesołą mu... What? Dlaczego światło zgasło? Co się stało? Teraz wykonam mój ulubiony taniec. Ponury taniec. Aha! W porządku, zaczekaj chwilkę. Co? Znowu światło? Kto je włączył? Gotowe! Rączko natychmiast do mnie. Trzeba coś z tym zrobić, do dzieła. Co? Ej, nie! Nie dotykaj tego! Spadaj stąd! Puść! Zostaw to, ostrzegam cię. Nie ma mowy! Ojej, rączka wpadła do akwarium, zaraz utonie! Uspokój się, nie dramatyzuj. I to z tobą. O nie, utonęła! Chyba żartujesz. Przestań panikować, żyje. Wyciągnęłam ją. Wszystko okej, tylko trochę mokra. Ale fajna kostka Rubika. Udało mi się ją ułożyć. Oj, zgłodniałam. Zaraz zamówię sobie coś pysznego. Świetnie. Wkrótce przyjedzie. A ja w tym czasie? Ojej, już są. Hurra, moje zamówienie. Witaj, wejdź proszę. Postaw tu moją lodówkę. Do widzenia. Ale fajna. Sprawdźmy, co tam jest. Ojej, wszystko, co zamówiłam. Moje ulubione żelki. O tak. Jakie pyszniutkie i słodkie. Niam, 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 niam. Ja też jestem głodna. Rączko, przynieś mi coś do zjedzenia. Co ty tam masz? Co to takiego? Mam nadzieję, że sok pomidorowy. Niezły, niezły. A to co? Sam raz. Słodkie żelkowe oczy. Uwielbiam je. Wymyśliłam coś. Nabiorę Enid. Enid, patrz! Ale pyszne, co? Ojej, to straszne! Uwielbiam jeść oczy. Wednesday, co ty wyprawiasz? Skończyłam jeść swoje i zaraz zjem twoje. Straszysz mnie, co? Tak, strach cię obleciał, co? Nieważne, to nie było śmieszne. Dokończę swoje żelki. Wow, zaraz będzie dyskoteka. Lustrzana kula jest super. Będę tańczyć do białego rana. To daje tyle światła. Powieszę ją tutaj. Odjazd. A to moja ulubiona lampa. Powieszę też lampeczki. A teraz włączam. Ale fajnie, dyskoteka. Zadzwonię do przyjaciół. Cześć! Słuchajcie, urządziłam imprezę. Zapraszam was. Mam tu kryształową kulę, można potańczyć. O, już są. Lecę otwierać. Patrzcie, jak tu fajnie. Zrobimy selfie? Patrzcie, ekstra, co? Tak. Zróbmy sobie jeszcze fotkę. Prawdziwa impreza. Fajnie, co? A co tam się dzieje? Wygląda przerażająco, ale rzućmy okiem. Co to może być? Tylko cicho. Czego chcecie? Czy to duch? O nie, wiejemy stąd! Wolę siedzieć w swoim kąciku. Przepraszam, że przeszkodziłam. Mam lusterko i jakąś fajną różową szminkę. Poprawię sobie makijaż. Tak, teraz wyglądam o wiele lepiej. Rączka, co ty tu robisz? Jeździsz na desce?
Nic ci się nie stało? Idziesz do domu? No to pa. Muszę skończyć swoją powieść przed terminem. Niewiele mi już zostało. Jeszcze kilka rozdziałów i będę mogła wysłać ją do wydawcy. Rączko, zejdź ze mnie. Czego chcesz? No dalej, pokaż. Nie, nie mam teraz czasu. Zostaw mnie w spokoju. Spadaj stąd, zajmij się sobą. Jakie fajne cienie do powiek! Co to? Rączko, co się stało? Wygoniła cię. Przestań! Odczep się od moich włosów! Co tam się dzieje? Nie mogę się skupić. To znowu ty, Rączko. Koniec z tym. Chodź tu, łobuzie. Wsadzę cię do klatki za takie zachowanie. Nie wolno tak robić. Właśnie tak. Jejku, jakie biedactwo. Wypuść ją, proszę. Nie bądź taka okrutna. Chodź tutaj, uratuję cię. Nie kłóćmy się już, dobrze? Zgoda? Przybij piątkę. Pa, pa. Dziękuję bardzo. Odczep się ode mnie. Wednesday, jesteś taka dobra, dziękuję. Mogę ja? O, czerwona papryczka. Fuj, to obrzydliwe. W ogóle nie chcę tego jeść. Aż się spociłam. Teraz ty. Ekstra! Mam coś słodkiego, Kinder niespodziankę. Ale super, to jest na pewno pyszne. Tak apetycznie wygląda. Zapomnij, to jest moje. Czyli muszę zjeść tę papryczkę. Będzie ohydna nawet z czekoladą. Chociaż... jeśli jej nie ugryzę, to nie będzie tak źle, a wręcz przeciwnie. Ej, to challenge. Musisz ją gryźć, a nie oblizywać. No to zjem ją szybko. O rany! Zaraz wybuchnę od środka! Jabłonę! Pomocy! Chwila, założyłam moje specjalne super okulary. A, jestem jak smog wypluwający płomienie. Cała płonę. Muszę się napić. O, tak. Tak jest o wiele lepiej. To wszystko? Świetnie. Jestem teraz cała brudna. Nie szkodzi, wytrę się. Gotowe. O nie, mój Kinder. Wszystko się stopiło. Co zrobiłaś z moją Kinder niespodzianką? Chwileczkę, tu jest jeszcze zabawka. Ciekawe, co jest w środku. Sprawdzę. Tu jest małe jajko Kinder. Ale mam szczęście. Jest takie urocze. To na pewno będzie pyszniutkie. Zanurzę je w dodatkowej porcji czekolady. To będzie podwójne czekoladowe uderzenie. Dasz kawałek? Zapomnij, to mój Kinderek. O tak, ale dobre. A ty nie dostałaś ani kawałka. Sprawdźmy razem, dobra? O, jakie to interesujące. Mamy popyty. Chcę je pierwsza wypróbować. Mam naprawdę fajny popyt. Tylko z czego jest zrobiony? Nie mogę tego rozgryźć. To trochę dziwne. Będę musiała spróbować. Ale coś się nie wciska. Ciekawe dlaczego. Naciskam to naprawdę mocno. O, ale fajne dziura. Pachnie tak dobrze. I smakuje niesamowicie. To nie jest taki zwykły popyt. Jest jadalny. Mój pewnie też. Ale coś się w ogóle nie gryzie. Może z tej strony. Kurczę. To jednak najzwyklejszy popyt. Jest kompletnie bez smaku. A ja zanurzę mojego popyta w czekoladzie. O rany. Czekoladowy słodki żelek. To jest po prostu super pyszne. I takie ładne. Może mały kawałek dla mnie, proszę. Oczywiście, że nie. I co ja mam z tym zrobić? Oprócz tego, że mogę się z nim trochę pobawić. O właśnie, wpadłam na świetny pomysł. Wleję czekoladę do tej foremki i włożę do lodówki, żeby stwardniała. Świetnie. Poczekam tylko chwilę. I będę miała wspaniałego czekoladowego popyta. O tak. Moja czekolada zastygła. Jest super, to będzie pyszne.
Spójrz, to będzie niewiarygodnie dobre. A teraz zanurzę to w płynnej czekoladzie. I co otrzymam? Podwójnie czekoladową rozkosz. O tak, palce lizać. Co jest? Może kawałek dla mnie? Ty się ze mną nie podzieliłaś, Kinder Niespodzianką. No to ukradnę ci twój popyt i zrobię coś jeszcze fajniejszego. Zobaczysz. Ale super się naciska, jest taki relaksujący. Tak uspokaja. Ej, oddaj mój popyt. Nie ma mowy. Chcę się nim pobawić. Oddawaj. O nie, zepsuł się i co teraz zrobimy? Szkoda. Był taki fajny. Ej, ale nadal można się nim bawić. Serio? Tak, nadal można wciskać guziczki. Co za zabawa. Sprawdzam. Mam kukurydzę. Nawet z czekoladą to nie będzie przysmak. A ty co masz? Ja mam lody, ale ekstra. Skoro ty masz kukurydzę, mogę dać ci loda. Chcesz trochę? Chcesz? Oczywiście, że chcę. Tylko żartowałam. Nie dam ci żadnych lodów. A teraz zanurzę je w tej czekoladzie. Zaraz zjem lody czekoladowe. Są niesamowicie pyszne. Takie fajne. Po prostu rewelacja. Wezmę dwa naraz i zanurzę je w czekoladzie. Wspaniale! Co może być lepszego od jednego loda? Tylko dwa lody oczywiście. Są takie dobre. Uwielbiam je. Ja też chcę. Skończyłam te super czekoladowe lody. Został jeszcze jeden. Co z tobą? Ej, co z tobą? Czyli teraz mogę zabrać twojego ostatniego loda. Poleję go sobie czekoladą i zjem z wielką przyjemnością. Jest taki dobry. Po prostu cudowny. Niesamowity smak. Ale co ja mam z tobą zrobić? No dobra, rozmrożę cię. Już zjadłam twojego loda, więc mogę to zrobić. Co się ze mną stało? O nie! Gdzie są moje lody? Zjadłaś je. A teraz zjadaj swoją kukurydzę. No pewnie, że ją zjem. Już nie jest taka paskudna po tym pysznym lodzie. Chociaż nie, jednak jest paskudna. Mam pomysł. Potrząsnę kukurydzą. I co otrzymam? Ziarenka oczywiście. A tego już nie potrzebuję. Podgrzeję ziarna i zrobię coś pysznego. Nikt tego wcześniej nie widział. To będzie popcorn. Ale nie taki zwykły popcorn. Ekstra. Wskakuje mi prosto do buzi. Jest przepyszny. A teraz przygotuję ekstra danie. Oczywiście popcorn, ale nie taki zwykły, z czekoladą z fontanny. Wsypałam go do wiaderka, a teraz poleję na wierzchu czekoladą. Ostrożnie wylewam ją do chochli i powoli polewam nią popcorn. A teraz zjem ten piękny czekoladowy popcorn. Rewelacja. Co chcesz? Daj mi trochę, proszę. No dobra, łap. Łapie? Łapie? Ej, no proszę. Łap, jeśli złapiesz, to będzie twoje. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. To niesprawiedliwe. Ej, nie ciągnij, to moje. Aj! Kurczę, popcorn się rozsypał. Ale przynajmniej udało mi się spróbować. Teraz ja otwieram pierwsza. O, wow, Coca-Cola. Super. A co ty masz? Jestem ciekawa. Fuj, to brokuły. Co za ohyda. Nie chcę tego jeść. A ja mam Coca-Colę i ją uwielbiam. Poczęstuj mnie, proszę. Nie ma mowy, sama to wypiję. Wypiję całą butelkę. Ale mam jeszcze czekoladę. Zmieszam Coca-Colę z czekoladą i będę miała czekoladową Coca-Colę. Ale z jakiegoś powodu nie leci z tej butelki. Aha. Wiem, co robić. Wleję ją prosto do mojej buzi. O nie, spudłowałam. To nie fair, jestem teraz cała brudna. Ale to i tak jest pyszne. To jest takie dobre.
muszę być ostrożniejsza. To jest takie dobre. No daj mi troszkę, proszę. Nie ma mowy, zjadaj swoje brokuły. Nawet pachną obrzydliwie. Może będzie lepiej z czekoladą. To wciąż jest paskudne, ale może czekolada poprawi smak. Fuj, nie. To nadal jest ohydne. Nie zjem ani jednego kawałka więcej. Dzięki. Musisz to zjeść, no dalej. Dobra. Dodam więcej czekolady. Bleee. To obrzydliwe. Nie chcę zamienić się w królika. Czuję się okropnie. O, niedobrze mi. Ups, przepraszam. O nie, zaraz zemdleję od tego smrodu. Sorry, to się zdarza po brokułach. Wow, jaki ogromny stos popytów. Dziwne, wydaje mi się, że mój jest zepsuty. Nie mogę nic nacisnąć. I co masz zamiar zrobić? Przestań to wąchać, nie wolno tego jeść. Mylisz się, mój popyt jest zrobiony z żelków i jest naprawdę dobry. Wow, to jest dopiero szczęście. Kurczę, niewiele już zostało. Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie? Teraz wy. Może moje popyty też są z żelków? Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada. Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Masz rację, Phoebe. Nie zamierzam się dzielić. Mia, jesteś cała brudna. Wielkie mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim. Prawie czysto. Zostałem tylko ja. I to jest świetna wiadomość. Ciekawe, z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Są prawdziwe. Jak fajnie. Można się nimi pobawić. Boże, jakie to jest kojące. Zdecydowanie to mi się teraz przyda. Wow, chipsy. To wspaniała wiadomość. Ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem. Myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować. I co tam masz, Phoebe? Jeszcze tego nie rozumiem. Chips spadł ci prosto w oko. To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. Myślałam, że opakowanie jest puste. Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam. No i po wszystkim. Dobra, czas sprawdzić, co ja mam. Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę! Ta puszka nie ma dna! I nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić. Myślę, że jest ich 100. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje! Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw. Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna. Zmuchnąłeś wszystkie chipsy. Kurczę. Mia, nie popełniaj tych samych błędów, co ja. Zaufaj mi, wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Wow, jak dużo chipsów. Wręcz się nie kończą. Jest ich chyba ze 100. Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował? Oczywiście, że mam. Nie zbliżaj się do mojego jedzenia. Poradzę sobie bez twojej pomocy. To niewiarygodne. Jak ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się krztusi. Trzeba uratować Miję. Chwileczkę, już pędzę z pomocą. Proszę. Bardzo dziękuję, Deni. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony. To jakiś koszmar. Jestem cała mokra. Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo KitKatów. Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam zaledwie 10 sztuk. A Phoebe ma tylko jednego. Peszek. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej, nie musisz rzucać we mnie opakowaniami. Jaka gruba warstwa czekolady, fantastycznie. Uwielbiam ten wafelek w środku. Obrzuciłaś nas okruchami. Przepraszam, to było przypadkowo. Zapamiętamy ci to. Teraz Mia musi zająć się swoimi batonikami. Myślę, że to świetny pomysł.
Jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań. Super! Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak! Jest niewiarygodny. Nie mogę się zatrzymać. To są najlepsze batony na świecie. Gdzie się podziały twoje maniery, Mia? Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko, nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie, powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się. Masz jeszcze ze 100 czekoladowych batoników do zjedzenia. Phoebe ma rację, zabieraj się za nie. Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście. Postanowiłem zbudować coś niesamowitego. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe. To była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł. To jest naprawdę fajnie. Jak chcesz. To nam pasuje. Wybacz, Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem. Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy. Było warto. Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. W końcu dostałam największą porcję. 100 gum naraz. A wy ile macie? Deni ma tylko jedną. Co za ubaw. Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie. Mia, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Deni? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. 2 sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinieneś pracować w cyrku. Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję, Mia. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolejna Mia. Wow, pozbyłaś się wszystkich opakowań jednocześnie. Ekstra. Takie sztuczki mogę zrobić z łatwością. Potrafię też zasysać gumę jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon. Chyba najwyższa pora, żeby go przebić. Przepraszam, Mia, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś, Deni? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Chyba coś jest ze mną nie tak. Odkleiłaś sobie brwi. To straszne. Muszę je przyczepić z powrotem. Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne. Nie obchodzi mnie to. To twoja wina. Czas, żeby mi ja popracowała szczękami. Ostrożnie, Phoebe, bo zniszczysz stół. Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam. Czy ty masz gumowe usta? Jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Dajcie spokój, to nic takiego. Phoebe, a ty dokąd? Stój! Trzymam cię! Deni, to nic nie da. Jej balon jest za duży. Musimy ją uratować. Jest wyjście. Trzeba wystrzelić z procy i przebić balon. To dobry pomysł. Myślę, że dam radę to zrobić. No i co? Nie trafiłeś. Daj mi to. Jesteś pewna? A, mój balon pękł. Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. Przepraszam, starałem się jak mogłem. Dzięki, mimo wszystko. No dalej, na bank mi się pofarci. No dalej, maszyno, nie zawiedź mnie. Chcę coś smacznego. Skittlesy! Szczęście jest dziś po mojej stronie. Ja też powinna mieć farta.
chcę coś jeszcze pyszniejszego, żeby Mia była zazdrosna. No dalej, dalej, automacie. Co? Karma dla psów? Nie tego się spodziewałam. Dobrze ci tak, Jennifer. Nie ma mowy, dostanę swój smakołyk. O, jakiś magiczny przycisk. Naciśnijmy go razem. Ojej, co się dzieje? Opaj, moi goście. Cieszę się, że mogę was powitać w challenge'u. No co, czas naciskać przyciski. Wybieram pomarańczowy. Na pewno mi się poszczęści. Let's go! Świetny wybór, Jennifer. Co mamy na tablicy? To Nutella. Naprawdę masz szczęście, bo mam tu wiadro Nutelli i jest całe twoje. Ojej, jak pysznie pachnie. To Nutella. Tego smaku nie da się z niczym pomylić. Lej więcej, klaunie. Nie oszczędzaj. Jak sobie życzysz. To wszystko. Co do ostatniej kropli? Ojej, wiaderko wylądowało mi na głowie. To chyba znak, że Nutella się skończyła. Jeśli pechowa Jennifer została oblana takimi pysznościami, to ja też będę mieć farta. Masz rację, Mia. Dostaniesz pianki marshmallows. Mam tu ich ogromną paczkę na bank, nie będziesz głodna. Ojej, to deszcz marshmallows. Chcę złapać je ustami. Udało się. Mam świetny pomysł. Jennifer. Podstaw tu swój policzek. Mia, co ty robisz? Daj spokój, nie krzycz. Co to za pianki bez Nutelli? Pyszota. Ale fajnie to wymyśliłaś. Ojej, Mia ma całe opakowanie pianek. Może podzieli się ze mną. Mia, no hej, dawno się nie widziałyśmy. Dasz mi jedną piankę? Chcesz marshmallows? Pewnie, proszę. Co ty robisz? Nie zamierzam się z tobą dzielić. To są moje pianki, co oznacza, że sama je zjem. Co za chciwuska. W takim razie będę miała własne pianki. Przykro mi to mówić, ale na ekranie nie ma żadnych pianek, moja droga. Ojej, co to jest? Moja głowa, ostrożnie. To oczywiście nie są miękkie marshmallows. A, to papier toaletowy. To jest świetna okazja, żeby zrobić psikusami. To kara za ich chciwość. What? Co się dzieje? To papier toaletowy? Czym on jest wymazany? Ej! Musisz bardziej pilnować swoich smakołyków, łakomczuchu. Teraz jestem cała w tym czymś. Chcę jak najszybciej przejść prysznic. Żadnych pryszniców, kochana. Tylko ty i guziki. No i dobra, wcisnę dwa naraz. Świetna decyzja. Uwielbiam aktywnych gości. Miód i łąka, o tak, Mia. To będzie spektakularne. Zdejmuję pokrywkę i zaczynamy. Ojej, coś mi się leje na głowę. Coś bardzo słodkiego. To miód. Uwielbiam miód. Cieszę się, że ci się podoba. A teraz część rozrywkowa. Co za uczta? Nie ruszaj się tam. Ojej, coś się na mnie sypie. Coś białego. To śnieg? Nie, to chyba mąka. Zgadłaś, smacznego. I z czego mam się niby cieszyć? Nie wiem, Mia, ale wyglądasz jak ciasto na pierogi. Mniej gadania, więcej działania, Jennifer. No dobra, ten różowy przycisk wygląda nieszkodliwie. I przyniósł ci chrupiące kółeczka unicorn. Gratulacje. Ojej, jestem gotowa. No to nie będę kazał ci czekać. Otwórz szeroko usta, Jennifer. Co za pyszności. Smacznego, moja droga. Bo szczęście może się odwrócić w każdej chwili. O, wiem. Mam przecież wiaderko po Nutelli. Można w niego zbierać kółeczka. Dzięki temu o wiele łatwiej je zjem. Są przepyszne. Można nabrać całą garść naraz. Jennifer, cieszę się, że jesteś szczęśliwa. A żebym była jeszcze bardziej szczęśliwa, trzeba coś dodać. Co ci chodzi po głowie? A, już rozumiem. Mleko oczywiście. Co to za śniadanie bez mleka? Bardzo sprytnie, Jennifer. No, od razu inna sprawa. Podstawię moje wiadro pod strumień. Co za pyszności. Prawdziwa uczta. Hej, klaunie, a co ze mną? Patrz, nacisnęłam przycisk. Pospiesz się i zrzuć mi coś smacznego. Nie chcę cię smucić, Mia.
Ale nie sądzę, że psie jedzenie można nazwać smacznym. Ale na pewno będzie zabawnie. Fu, co za smród. Nie na to liczyłam. Wystarczy, przestań. Nie chcę już się bawić w żadne twoje gierki, klaunie. Dopóki jesteś w tym pudełku, Mia, obowiązują moje zasady. Kiedy stąd wyjdę, lepiej trzymaj się z daleka. Nieźle wyglądasz, Mia. Z przyjemnością się na to patrzy. Ale nie mam czasu. Nacisnę kilka guzików na raz. Odważna decyzja. Jak każda odważna decyzja ma swoje konsekwencje. Oto moje ulubione połączenie. Zaczniemy od jajek. Ojej, to boli. To jakieś kamienie? Nie, to surowe jajka. Kurczę, to za pech. Prosto w twarz. No i jak, Jennifer? Pamiętasz? Cisnęłaś dwa przyciski. Co? To jeszcze nie wszystko? Nie wszystko, teraz pióra. Ojej, to pióra, jak ich dużo. Moje szczęście naprawdę się skończyło. Wyglądam teraz jak kurczak. To przez ciebie, klaunie. Te pióra naprawdę ci pasują, Jennifer. Z czego się śmiejesz? Naciskaj guzik, Mia, dalej. Dobra, niech będzie ten. Wow, no co za szczęście. Tabasco, Mia, trzymaj się mocno i lepiej nie otwieraj ust. Dzięki za wskazówkę. Mógłbyś po prostu nie polewać mnie tym sosem. Takie są zasady, Mia, dlatego musisz to jakoś wytrzymać. Dzięki Bogu, już koniec. Ojej, jednak ten sos wpadł mi do ust i ja płonę. To niesamowite, co za zabawa. Ojej, pomocy, straż. Nie trzeba było oblewać ludzi sosem Tabasco. Dobra, Mia, pomogę ci. Założę swój kostium, teraz jestem jak prawdziwy strażak. Na razie ugaszę te płomienie. Uff, dzięki. Teraz jestem cała mokra, ale przynajmniej nie płonę. Dobra robota. No to super, uważam challenge za udany.